weszłem na kampanię. Znów musimy iść na Diablo i będziemy teraz robić achievement samokontrola. Nie mam tego achievementu i tego, więc na live spróbuję to zrobić. Samokontrola polega na tym, że mamy zabić własny klon cienia za pomocą symulakrum podczas spotkania z Diablo. Chodzi o to, że musimy użyć dwóch umiejętności. Jedna to jest symulakrum z runą krew i kości, natomiast druga umiejętność to jest włócznia z kości. I polega to na tym, że jak Diablo przechodzi po pierwszej walce w tą mroczną krainę, jak to tam, nie wiem, jak to się tam zwie, i pojawiają się klony. Jeżeli się pojawi nasz klon, musimy odpalić właśnie symulakrum i uderzyć włócznią z kości, aby właśnie nasze klony zabiły tego naszego klona. Dobra, więc spróbujmy to zrobić. Ja się w tym momencie teleportuję do szczytu niebios i zacznijmy. Dobra, jestem gotowy. Lecimy. Wziąłem sobie kościane kolce, żeby generować oczywiście esencję, włócznie i symulak. To możemy duchem go zabić. O, dostałem troszkę w łeb, ale chyba nie padnę. Dobra, i teraz ważne, żeby symulakrum rzucić i później włócznią. Czekamy na klona. I proszę, easy. Easy peasy. Mówią, że to jest trudne, ale to po prostu trzeba rzucać włócznią. Także nie jest aż takie trudne, jak to opisują. Wyszło mi to praktycznie za pierwszym razem. Ręka U4. Bez szału. I tym pięknym zakończeniem chciałem Wam podziękować. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie koniecznie subskrypcję, jeżeli chcecie zobaczyć wiele moich filmików innych z Sanktuarium, ewentualnie z innych gier. Oczywiście like będzie mile widziany i jeżeli chcesz być na bieżąco, kliknij w dzwoneczek. Ja się z Wami żegnam. Czule zostaw łapkę w górę. Gdzie ta kamera? Tu. Bye.